Nadchodzi czas uwielbienia Boga, dar z siebie, ze swojego czasu, sił, charyzmatów, nawet życia, rodzi zawsze nowe dzieło, a którego przyjęliśmy do serc w Komunii Świętej. Dziękujemy za świadectwo życia i męczeństwo świętego Jana Sarkandra. Wyrażamy wdzięczność za nowych prezbiterów Kościoła Bielsko-Żywieckiego. Dziękujemy za rodziny naszej diecezji, które przyjmą do swoich domów pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży. To uwielbienie pragniemy wyrazić śpiewem Confirma hoc Deus. Confirma hoc Deus. Wszechmogący Boże, w dzisiejsze święto z radością uczestniczyliśmy w uczcie eucharystycznej, która jest pamiątką śmierci Twojego Syna. Sprawa weźmy razem ze świętymi męczennikami, mieli udział w Jego zmartwychwstaniu, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Dwa słowa dosłownie. Tym razem najpierw dla księdza arcybiskupa za to słowo skoncentrowane na tym krzyżu i o którym to słowie księdza arcybiskupa będziemy sobie zawsze przypominać, ilekroć będziemy na tym miejscu, czy też z oddali oglądać ten krzyż na kaplicówce. Bardzo dziękuję tym, którzy przygotowali całe uroczystości dzisiaj, także z strony zewnętrznej, z strony liturgii. Prośmy Boga o błogosławieństwo dla rodzin przyjmujących pielgrzymów. W swoim miłosierdziu stworzyłeś człowieka, aby budował wspólnotę małżeńską i rodzinną, obdarzając ludzi łaską miłości wzajemnej. Prosimy Cię, ześlij swoje obfite błogosławieństwo na zgromadzone tutaj rodziny, które otworzyły swoje domy i serca dla pielgrzymów przybywających na Światowe Dni Młodzieży. Niech będzie to dla nich czas szczególnej łaski. Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, obdarz zebrane tu rodziny miłością, gotową do poświęceń. Pomnóż w nich wiarę i umocnij nadzieję. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pragniemy teraz oddać cześć Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie. Podejmujemy.